Witamy Państwa po niezwykle gorącym weekendzie, oczywiście nie tylko za sprawą temperatury, ale jak Państwo widzą także oczywiście wyborów. Mowa o pierwszej turze wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane, jak Państwo widzą, z 79 obwodów do głosowania, czyli 100%, jeśli chodzi o stolicę naszego województwa, o Opole. I tutaj jedna ważna sprawa, bo w województwie opolskim do urn wyborczych poszło nieco ponad 51% uprawnionych do głosowania. W Opolu ponad 60% 7%. To tu właśnie te głosy liczono, zbierano. Mowa oczywiście o Miejskiej Komisji Wyborczej. Tutaj do godziny 5 rano mocno pracowała cała ekipa, by móc jak najszybciej te dane do Państwowej Komisji Wyborczej podać. Wiadomo, że pierwszą turę wyborów wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, natomiast w Opolu zdecydowanym zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski. Na niego głosowało ponad 30 tysięcy. Uprawnionych do głosowania. Na Andrzeja Dudę ponad 17 tysięcy, a na miejscu trzecim w Opolu znalazł się Szymon Hołownia, na którego głosowało ponad 10 tysięcy osób. Jak poinformowano nas w Straży Miejskiej oraz w policji nie doszło do żadnych incydentów. Opolanie bardzo spokojnie przeszli przez tę pierwszą turę wyborów, ustawiając się już od wczesnego ranka jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych w niektórych miejscach, by oddać swój głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Natomiast Natomiast incydentów związanych właśnie z jakimiś zdarzeniami które miałyby miejsce przy przy lokalach wyborczych czy też w samym mieście jak poinformowała straż miejska nie było no i bardzo dobrze bo to znaczy że ta nasza kultura także dotycząca wyborów i głosowania jest coraz większa no i miejmy nadzieję że również do drugiej tury opolanie staną w tak silnej liczbie jak ta przy turze pierwszej przypomnę uprawnionych do głosowania w naszym w mieście jest 98 295 osób, wydano 65 915 kart, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jak będzie w drugiej turze, o tym przekonamy się 12 lipca.